Spółdzielczym Domu Kultury na Suchostrzygach odbyło się spotkanie dla dzieci i ich rodziców, którego tematem była ekologia. Nie zabrakło konkursów, zabaw i testów dotyczących ochrony środowiska. Z inicjatywy Gertrudy Pierzynowskiej, radnej miejskiej, przy współpracy Spółdzielczego Domu Kultury dla 6- i 7-latków ze szkoły podstawowej nr 4 oraz ich rodziców, zorganizowane zostało spotkanie związane z szeroko pojętą ekologią, które przebiegało pod hasłem „Nasze dzieci mądrale kochane”. Magdalena Tomaszewska, kierownik SDK, gospodyni wydarzenia, przywitała uczestników i zachęcała zarazem do wspólnej zabawy, gier i do rozwiązywania testów z ekologii adresowanych do rodziców dzieci. Dlaczego imprezę tę skierowano do dzieci z czwóreczki? Zapytaliśmy jej inicjatorkę Gertrudę Pierzynowską. 34 lata temu na Suchostrzygach powstała szkoła numer 4, szkoła podstawowa. I teraz po 34 latach ponownie mamy szkołę podstawową numer 4, w której uczą się dzieci w 3 pierwszych klasach. I te dzieciaczki są zaproszone z tej okazji, żeby porozmawiać o ekologii. Dla rodziców przygotowany jest test ekologiczny. No, powiem, że wcale nie jest taki łatwy, ale dla nich też są nagrody przeznaczone, tutaj widać, całkiem pomysłowe, między innymi jest pralka. No, w skład pralki wchodzi miska z proszkiem do prania. Tak, no, mnóstwo ciekawych rzeczy. Rodzice będą rozwiązywali testy po to, żeby nie przeszkadzać i nie podpowiadać dzieciom. W tym czasie, kiedy rodzice rozwiązywali testy, z ich pociechami rozmawiano o ekologii, między innymi o wodzie, co o niej wiedzą, oraz tłumaczono, po co segregujemy śmieci. Najmłodsi zadawali wiele ciekawych, a czasami zaskakujących pytań, na które odpowiadały panie Anna Rostkowska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Anna Pejchert z Urzędu Miejskiego. Ciekawe były pytania o znaczeniu słów żywioł, recykling, segregacja czy przepompownia. Ja zapytałam dzieci, czy wiedzą, skąd mamy wodę. Dzieci odpowiedziały chyba tak standardowo, że rzeka, skoro rzeka jest Wisła, Wisła jest rzeką, więc stamtąd. No niestety, mamy ujęcia studni głębinowych. Jest to woda najczystsza i to chciałabym, żeby dzieci wiedziały, że mamy w Tczewie bardzo dobrą wodę, jako że ona jest pozyskiwana ze studni głębinowych, do których nie dostają się żadne zanieczyszczenia. Ja jestem tylko zaskoczona wiedzą dzieci, że wiedzą dokładnie, co oznaczają poszczególne kolory. Nie doszliśmy tylko do czerwonego, pozostałe super znają, a do czerwonego nie doszliśmy, u nas takich nie ma. A dlaczego u nas nie ma? Nie ma, bo to jest kolor stosowany na razie do odpadów niebezpiecznych. Najmłodsi popisywali się też wcale niemałą wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Wiedziały, gdzie i do jakich pojemników wyrzucać śmieci. Inne się tego dopytywały. Czy ty wiesz, jakie śmieci do jakich pojemników należy wrzucać? Tak. A powiedz mi, do jakiego pojemnika, w jakim kolorze wrzucasz na przykład papier? Do niebieskiego, a czasem do czarnego. A do żółtego co wrzucasz? Plastiki, butelki i zakrętki czasami. A do zielonego? Różne, na przykład skórki po bananach, po... Tak zwane odpady gospodarcze, tak? A gdzie się szkła wrzuca do pojemnika? Nie tylko dla dzieci, a dla wszystkich uczestników przygotowano nagrody, które ufundowały ZWiK, ZUOS, Urząd Miejski, Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz prywatni sponsorzy. Wspólna zabawa przebiegała pod kierunkiem nauczycielek z przedszkola Jarzębinka.